Cześć! Przychodzę do Was dzisiaj z takim króciutkim filmikiem. Jak wiecie już z poprzednich moich filmów, syn mój studiował w Kanadzie, w Toronto. Teraz przebywa aktualnie w Ameryce, podróżuje przez Amerykę. Będę też miała bardzo dużo do opowiadania Wam z jego podróży, no ale wróćmy do Kanady. Jak tam jeszcze przebywał, to wybrał się 3 razy nad wodospad Niagara. Za pierwszym razem miał bardzo mało czasu, ale widział i nawet się połączył ze mną na żywo kamerą. Za drugim razem chciał, że tak powiem, mieć czas dla siebie, a ani nie robi za bardzo zdjęć. Chciał po prostu być tam i się nacieszyć tym momentem. I pojechał tam też 3 raz i porobił kilka zdjęć. Znaczy zdjęć porobił bardzo dużo, ale ze mną podzielił się kilkoma. I nawet mam filmik, bo poszedł na taką wieżę widokową. Mieli tam tylko wstęp ci, którzy zarezerwowali stolik w restauracji, bo właśnie na tej wieży widokowej znajduje się restauracja i żeby właśnie móc skorzystać z tego widoku, trzeba było tam zarezerwować sobie miejsce. No, trochę to było kosztowne, ale być w takim miejscu i nie skorzystać, więc coś tam malutkiego zamówił i zrobił przepiękne zdjęcia dla nas. Potem się wybrał na wycieczkę za wodospad Niagary i w głowie się nie mieści, naprawdę. Wszedł za wodospad Niagary, za wodospad Niagara i jest to niesamowite. Więc oglądajcie zdjęcia. Nie pamiętam, czy w połowie, czy pod koniec jeszcze właśnie jest filmik nakręcony, jak wygląda wodospad Niagara od środka, można powiedzieć. Także naprawdę niesamowite zdjęcia, niesamowity filmik i tak sobie pomyślałam, że będzie to bardzo krótkie, ale bardzo chciałam się z Wami podzielić i dajcie mi znać od razu, czy podobają Wam się tego typu filmiki, bo tak jak mówię, podróżuje Maciek przez Amerykę, w różnych stanach jest, w różnych miastach i naprawdę mnóstwo zdjęć mi przysyła. Dużo czytałam, słyszałam, widziałam różne filmiki z Ameryki, ale tak jak on mi ją pokazuje, to jest zupełnie co innego i jeżeli mielibyście ochotę, to mogę się z Wami też podzielić. Zanim przejdziemy jednak do zdjęć i do filmiku, to chciałabym Wam pokazać, jaki mam dzisiaj prezent dla Was. A jest nim, uwaga, uwaga, taki piękny notatnik. Jestem zachwycona tymi kolorami. Co prawda mamy lato, a to mi bardziej przypomina kolory jesienne, ale zobaczcie, ten niebieski. No, cudowny po prostu. Także powiedzmy, notatnik w kolorach jesiennych, ale dzięki temu niebieskiemu może robić za letni. Dobra, bez sensu gadam. Ale to nie wszystko. Jest pięknie zalaminowany, ale zobaczcie w środku. Jak otwieramy go, wewnątrz też ma taki piękny właśnie obrazek. Przewijamy kartki i kartki są kolorowe. No po prostu jest cudowny. Przepiękny. Także tak sobie pomyślałam, że w dzisiejszym filmiku pierwszy komentarz, jaki w ogóle pojawi się, obojętnie, czy to będzie cześć, czy to będzie słowo notatnik, obojętnie, pierwszy komentarz pod tym filmem wygrywa ten notatnik. Także czekam na ten pierwszy komentarz, być może będziesz nim ty, tą osobą, która wygra. I zapraszam na wycieczkę nad wodospad Niagara. Miasteczko, nad którym leży wodospad Niagara, nazywa się Niagara Falls. Przepiękne budynki można tam zobaczyć. Cudowne miasto. Niagara Falls łączy się z miastem Buffalo w Ameryce w stanie Nowy Jork. Wystarczy przejść przez most, który widzicie na zdjęciu i po drugiej stronie zaczyna się już Ameryka, widać nawet granicę na zdjęciu. Rzeka Niagara długości 55 km dzieli się wzdłuż na dwie części, jedna należy do strony amerykańskiej, druga do strony kanadyjskiej. Wodospad Niagara spadając w dół musi pokonać różnicę poziomów 100 km. Przy samym wodospadzie mieści się centrum turystyczne z przepięknym tarasem widokowym, który właśnie możecie zobaczyć. Mnóstwo ludzi tam zawsze można spotkać, robią sobie zdjęcia. Niesamowite miejsce, naprawdę.
Śmieszne to zdjęcie teraz jest, które widzicie. Widać wodospad Niagara, a w tle normalnie budynki mieszkalne, gdzie mieszkają ludzie. No i jesteśmy już przy samym wodospadzie. Ujęcie po prostu na medal. Zobaczcie tą tęczę. Jejka. Wychodzi albo wchodzi do wodospadu. Niesamowite. Ale z jaką siłą ta woda uderza w dół. Te kropelki tej wody rozpryskują się aż na ludzi na tym tarasie widokowym. No i zbliżamy się coraz bardziej do samego wodospadu Niagara. Możecie już coraz dokładniej zobaczyć, jak to wszystko z bliska wygląda. No i uwaga, wchodzimy już do środka. Strach, jak na same zdjęcia się patrzy. Trzeba było założyć tam takie specjalne płaszcze ochronne, bo można było się troszeczkę pomoczyć. I zapraszam Was już teraz do samego wodospadu. Tutaj możemy zobaczyć jeszcze hotele czy motele, takie same dokładnie jak na filmach się ogląda. Na niejednym horrorze takie widziałam. A tutaj widzimy tą kulę, gdzie była ta restauracja, tą wieżę widokową z daleka. Tutaj mamy to samo ujęcie, tylko że już wieczorem, miasto nocą. Bardzo dziękuję, że oglądaliście i zapraszam do kolejnego filmu. Pa!